Otwiera 14. sesję Rady Gminy Zagrodno. Witam wszystkich, którzy na dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych. Na stan 15, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali porządek obrad. Czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Dziękuję. Nie widzę. I tradycyjnie jeszcze przed odczytaniem porządku proszę zadbać o swoje telefony, żeby wyciszyć, wyłączyć, żeby nie były nieprzeszkadzały obrad. Otwarcie sesji, wystąpienie przedstawiciela przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Sanipon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawce, sprawozdanie wójta gminy Zagrodno działalności w okresie między sesjami, interpelacje, zapytania i wnioski radnych, sport w gminie, działalność klubów sportowych, organizacja uczestniczych koszty, informacja z analizy oświadczeń majątkowych, informacja wójta gminy Zagrodno o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018-2019, podjęcie uchwał w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. W sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W sprawie trybu pomocy nad projektem uchwały budżetowej gminy Zagrodno. W sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. W sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego należącego do powiatu złotoryjskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 2612D w miejscowości Zagrodno, gmina Zagrodno, na działce numer 102, łamane przez 2 na 6 budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem uliczki. Wysoka Rado, tutaj jest rozbieżność nazwy tej uchwały, więc bardzo proszę pana mecenasa o wyjaśnienie tej sprawy. Szanowni Państwo, Państwo dostaliście w materiałach projekt uchwały, tak jak odczytał przed chwilą pan przewodniczący. Na skutek rozmów, które przeprowadziła pani wójt z panem starostą, doszedł nowy element, mianowicie taki, że powiat wystąpił o pozyskanie środków z funduszy, natomiast my przygotujemy dokumentację dla tego zadania. I powiat to finansuje. Założeniu było tak, że to w 100% my powiem. Skoro powiat dołoży się do tej inwestycji, my tylko przyjmujemy zadanie w zakresie wykonania dokumentacji, natomiast powiat wystąpi na bazie tej dokumentacji w przyszłym roku do funduszu. I stąd jest ta różnica, dlatego Państwo już dostaliście prawidłowy projekt uchwały zaznaczeniem, że jest tam tylko i wyłącznie ograniczenie przejęcia do opracowania dokumentacji dla tego samego zadania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwu to wystarcza, czy może ktoś chce zadać na to pytanie? Nie ma? Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej. W sprawie ustalania jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na rok 2019, w sprawie zmiany budżetowej gminy Zagrodno na rok 2019, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, sprawy różne, zamknięcie sesji. Punkt pierwszy porządku został już zrealizowany. Przechodzimy do punktu drugiego. Wystąpienie przedstawicieli przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Sanipon, spółka z o.o. w Lubawce. Witam tutaj Państwa. Pana Andrzeja Wojdyła i panią
Beatę Wróblewską, Wróblewska, tak dobrze, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wróblewska. Proszę o przedstawienie informacji o nowych zasadach zbiórki odpadów i związanych z tym kosztów, do ponoszenia których będzie zobowiązana gmina i spółka. Bardzo proszę. Skąd panu wygodnie? Dziękuję państwu za zaproszenie. Przyznam, że tak o temacie dowiedziałem się teraz, że mam mówić, ale parę słów o firmie. No, bo według państwa wykonują usługi od kilku lat, nie wiem, chyba też przypuszczam. Są to dwie usługa wywozu odpadów komunalnych i przetwarzania, czyli te odpady, które zbieramy od państwa, trafiają do urbanki. Parę zdań o firmie, może, bo tak się nie znam, ja też rady jestem, panie na razie. Dziękuję tutaj panu przewodniczącemu i pani wójt za zaproszenie. Spółka Sanikon istnieje od 21 lat, w 1990 roku została zarejestrowana. Zatrudniamy 250 osób w firmie. Mamy kilka oddziałów na Dolnym Śląsku. Najbliższy tutaj państwa to jest Lwówek Śląski. Obsługiwany jest państwa rejon przez oddział nasz w Lwówku Śląskim. Poza tym Lubawka, Kajna Góra, Jawor i Złotoryja. Mamy stację przeładunkową, Złotoryja, blisko stąd. Pierwszyce, przepraszam, blisko stąd państwa. Zajmujemy się przetwarzaniem odpadów, wywozem, odbiorem odpadów. Zajmujemy się również dostawą wody, odbiorem ścieków, ale to raczej bliżej naszych rejonów Lubawki, Kamiennej Góry. To są główne takie historie. Jeszcze jakieś dodatkowe to jest utrzymanie letnie, zimowe utrzymanie dróg też wykonujemy. Także szereg takich, no to są typowo usługi komunalne. Spółka jest w 100% spółką samorządową. 23 gminy od wczoraj. 23 gminy są udziałowcami w spółce. W najbliższym czasie jeszcze dojdą 3 gminy. Także 100% jest kapitału samorządu. Z ciekawości do państwa to może także przetwarzaniem odpadów zajmujemy się od 2012 roku. Cały czas prowadzimy inwestycje z tą związane właśnie z przetwarzaniem. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji dosyć dużej, bo o wartości ponad 55 milionów złotych netto właśnie związane z przetwarzaniem, głównie tych selektywnych. No i to tyle o firmie. Jeżeli chodzi o tematy, które tu pan przewodniczący poruszył, to państwa interesują jakby dwa problemy. Pierwszy problem to jest związany najprawdopodobniej z ceną za przetwarzanie odpadów. To jest ważna sprawa dla państwa, dla gminy, no i dla społeczności. Niedawno odbyło się zgromadzenie wspólników Sanikonu, na którym przedstawiliśmy nową rekompensatę, czyli cenę za przetwarzanie odpadów mieszanych. Ona wzrosła z 300 zł do 350. My zaproponowaliśmy 380, więc tutaj ta cena nie przeszła. I tutaj mówimy oczywiście o odpadach zmieszanych. No ich jest najwięcej, tam ponad 90%. Pozostałe odpady stanowią parytetem do tych odpadów zmieszanych niewielką część, więc one tak mocno nie wpływają na koszty związane z usługą systemu odpadowego w gminach. Musimy się liczyć z tym, że koszty zagospodarowania odpadów będą w Polsce, znaczy w ogóle w świecie rosną ogromnie. Mogę państwu powiedzieć, ponieważ tak właściwie ta cena za przetwarzanie rośnie od 2 lat. Jest to tendencja ogólnoświatowa. W Europie to w ogóle są duże problemy. Generalnie, jeżeli chodzi o odpady, to większość tych odpadów trafia do Chin. Chińczycy niestety zamknęli rynek dla odpadów i z Europy, i
z Ameryki Północnej, to dwóch lat, dlatego cena za gospodarowanie tego odpadu rośnie. Ja może dla przykładu Państwu powiem, w naszym przypadku to od 16 roku zagospodarowanie odpadów tak zwanych energetycznych, tych, których nie wolno składować, a nie wolno trafić na składowiska, wzrosło z 85 zł do 560. A te odpady stanowią w odpadach selektywnych około 60%. I one tak naprawdę ważą ocenie po tym zarozpanie wszystkich pozostałych. Także raczej musimy się skłaniać, jeżeli nie znajdziemy sposobu, no Polska, bo oczywiście na zarozpanie tych odpadów w jakiś inny sposób niż tylko i wyłącznie zagospodarowanie takie energetyczne, bo dzisiaj te odpady mogą być wykorzystane na cementownia, mogą być spalane, niestety na Dolnym Śląsku nie mamy spalania. W Polsce funkcjonuje 9 spalarni, 6-7 w tej chwili jest, pracuje, dwie są w rozwoju. No i te spalarnie mogą zagospodarować 1 000 000 ton odpadów, a do i drugie miejsce to cementownia, gdzie 1,5 000 000 ton, a wytwarzamy tych odpadów energetycznych 4. W związku z tym cały czas ta ilość tych odpadów niezagospodarowanych, które nie trafiły do cementowni i do spalarni, rośnie. Mówi się o tym, że Państwo, jakby problem zapłonów na składowiskach różnego typu znacie, bo to jest ta informacja dosyć często. No to mówi się, że w różnych miejscach, na zakładach przetwarzania odpadów w Polsce dzisiaj jest 30 milionów ton takich odpadów. Także Ministerstwo Środowiska i przedsiębiorstwa, które się tym zajmują, po prostu mam wrażenie, że nie wiedzą, co z tym zrobić i jest to bardzo poważny problem. Od kilku miesięcy do tak właściwie około roku wszyscy piszemy do ministerstwa o zgodę, bo Niemcy sobie poradzili z tym problemem, może tak? Ponieważ Niemcy zezwolili na to, żeby można te odpady składować. U nas w Polsce powyżej 6 metrów żuli, węgiel ma około 20 kamienny. I to nie jest taka wielka wartość odpadowa. No niestety nie wolno składować. W tej chwili system się domyka, my nie składujemy, magazynujemy, w wielu miejscach się te odpady palą, a dalej ministerstwo no niestety nie chce pozwolić na składanie tych odpadów. Uważamy, że przynajmniej na jakiś, no nie wiem, na jakiś okres powinno się zezwolić na składowanie, po prostu rozwiązań, bo to jest rzut, który kiedyś pęknie i to będzie bardzo duży problem. Może drugi temat, odbiór odpadów komunalnych. Państwa jeździmy, to Państwo wiecie, nasze śmieciarki tutaj przejeżdżą. Właśnie umowa się kończy, ja tutaj zaproponowałem Pani Wójt, Państwa gminie takie rozwiązanie, żeby zastosować tak zwany system in-house'owy, czyli zlecenia bezprzetargowe, choć nie oznacza to, że to nie jest jakaś forma konkurencji. Obsługujemy w takim systemie 6 gmin obecnie. No tu najbliższa to jest Pielgrzymka u Państwa, to jest Kajna Góra, to jest Boguszów Gorce pod Wałbrzychem, Kółek Śląski najbliżej, to jest blisko Państwa. Jest to o tyle dobry system, bo ja mogę zawrzeć na dłuższy okres, na przykład, nie wiem, 4-letni chyba najdłuższy, tak potwierdza Pani mecenas. No i możemy się umówić na jakieś tam konkretne ceny, które będą przez ten okres funkcjonować. Tutaj chyba dobrym rozwiązaniem dla Państwa jest też to, że w tym systemie możemy dostarczyć pojemniki, że tę umowę rozłożymy na okres 4-letni, będzie łatwiej na koszty dostawy pojemników czy też wodów na rozłożyć w dłuższym okresie. Jest to ważne, bo to na jeden rok po prostu no nie da się wyłożyć 500 tysięcy na pojemniki i to po prostu tego nie będzie to ani biznesowe, ani ekonomiczne rozwiązanie, to chyba tak, rozumiecie to Państwo. Ja namawiam do takiego rozwiązania. Jest bardzo dobre, ponieważ jakby ryzyko jest po dwóch stronach wprawdzie. Bo nie wiemy, co się gdzieś tam wydarzy, u nas sytuacja jest zmienna i
gospodarce bardzo mocno w ostatnim czasie. Czy w ogóle zmiany są stałym elementem naszej gospodarki? Bardzo mocno. No jeżeli byście Państwo się zdecydowali, to musielibyśmy takie postępowanie wnioskować. Tylko jest to oczywiście jakaś tam procedura, ogłoszenia i tak dalej. Na to potrzeba trochę czasu. Tutaj Pani Mecenas przygotowała taki harmonogram tych wszystkich prac, które należy wykonać. Wie więcej o tym. Ja nie znam takich szczegółów, rozwiązań, ale przeprowadzaliśmy to już w iluś tam gminach i działa. Jest to system, który funkcjonuje. Ja może, nie, może na pytania Państwa odpowiem, bo tak, żeby będzie łatwiej, niż mówić wszystko, co wiemy. Bardzo proszę Państwo radni i oraz sołtysi i zaproszeni goście i wszyscy obecni. Dopuszczam wszystkich teraz do zadawania pytań i do dyskusji, ale tylko w sprawie właśnie tych odpadów komunalnych. Może dodam, że Państwo jeszcze też udziałowcem od kilku lat i ta cena na przykład za gospodarowanie odpadów komunalnych jest najniższą ceną na Dolnym Śląsku. Myślę, że Państwo skorzystaliście z tego bardzo mocno przystępując do spółki. Panie Przewodniczący, jeżeli wszystkich dopuszczam Pana Kamiansa, jak pozwolę. Bardzo proszę. Proszę przedstawić wszystkim radnym. Jak na tym poziomie, jak do końca będzie przy Michałsie, przy cenie od nowego roku, a jaka jest jej Przeda, ja sobie sprawdziłem. Państwa cena dzisiaj za odbiór odpadów zmieszany, a dzisiaj za tonę odebrano, to jest około 209 zł. Natomiast tą, którą dzisiaj proponujemy, to jest 220. Tak jest pozostaje gmina wszystkich. To jest umowa sprzed roku. No i się bardzo mocno rosną te koszty, to Państwo wiecie, także w tej chwili w tych pozostałych gminach, w których jeździmy i odbieramy odpady też ta cena funkcjonowała w zeszłym roku 220 i jest w tej chwili po przeliczeniu rekompensaty wyszła, że nie musi być powiększona następny rok, czyli na ten, który przyjdzie, 2020. To jest cena. Jeżeli chodzi o odpady te selektywne, to jest to, nie wiem, biologiczne odpady to jest 210, pewno tworzywa sztuczne i metal 300, gabaryty, nie wiem jak duże u Państwa, 250, papier 250, no ale to są takie... Biot 210. Nie wiem, czy u Państwa występuje, bo z reguły w tych niewiele biologicznych odpadów w takich gminach wiejskich występuje. On powiem szczerze, że coraz więcej ostatnio. Ale to chyba też z tego powodu, że coraz więcej powstaje budynków, które nie są związane z rolnictwem. I ludzie po prostu wypowiedzą tak. Znaczy tak to wygląda. Ceny są, jeżeli chodzi o rynek, na dosyć dobrym poziomie. No jeżeli czym więcej będzie dzień, to tak naprawdę te koszty wydziałowe i ogólnozakładowe się dzielą na większą jednostkę. To powoduje to, że ta cena jest utrzymywana przez ostatnie dwa lata. Bardzo proszę Pan Radny Stanisław Olechowski. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rada, Szanowni Goście. Mam pytanie pierwsze, będę miał jeszcze więcej pytań, ale na razie poproszę. Ta umowa Michałsowa, ona dotyczy tylko terenu zamieszkanego, prawda? Tak. No, a co z niezamieszkowymi? Zawsze tak zrobić. No właśnie, to zapłaci gmina, a więc my. Gmina zapłaci. A co gmina? Tak. Zapłacą ci, którzy, do których będą skierowane te usługi. Dlaczego gmina miałaby czas? Pan jest dyrektorem, kierownikiem, jak masz do Pana brata? Pan prezes. Panie prezesie. Dobrze. W związku z tym, umowa Michałsowa na terenie zamieszkałe, przetarg na terenie niezamieszkałe, tak? No to no wie Pan, gdzie tu mamy zysk, gdzie mamy interes, nie wiem. Niezamieszkałe to są tereny. A co, wiemy jakie. To jest, jakie? Mogę to sobie. To jest 50%. To jest tyle, co mamy zamieszkałe i to, co jest po stronie zamieszkałe. Na terenach wiejskich to tak jest. Tak to wygląda. To jest 50% odpadów, to jest tereny zamieszkałe i drugi przykład to jest tereny zamieszkałe. Łącznie z gniazdami. Przypuszczam, że to jest
10 do 15% nie zamieszkały, a pozostałe zamieszkały. Nie na terenach wiejskich. Nie u nas, tym bardziej, że my mamy gniazda i jesteśmy nauczeni. Ja też. Gniazda są jeszcze, powinny są zabrane, to ludzie będą nas godować. I tam są zbierane odpady mieszklane i pewne. No i mamy to przeliczone, jeżeli chodzi o tereny zamieszkania i zamieszkały, jest to 8 do 15% w zależności od gminy, pozostałe odpady to są odpady odbierane od terenu, z terenu zamieszkania, czyli tam, gdzie mieszkamy, w budynku. U źródła. No tak, no zawsze źródłem jest to, gdzie odpady. Tutaj już nie mamy żadnego interesu, jest to jasne? Jak i moje oceny. Jak nie ma innych pytań, to ja... Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Wójta Sada Rada. Nie ukrywam, że mieliśmy spotkanie w środę. Dosyć godziny, Panie Mecenasie, prawda? No i tutaj był temat pojemników. Generalnie Rada się spania temu, że nie było kupu. Czy Pańska firma jest w stanie zabezpieczyć naszych mieszkańców kuby, pojemniki? Kuby, nie wody, kuby. I na jakie zasady? Co chcecie Państwo, żeby dostarczyć i liczyć tą usługę? Chcecie, żeby nam wydzierżawić te pojemniki? Ja osobiście... Nie ma znaczenia. Osobiście, Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezesie, osobiście ja bym chciał, żeby było dostępną możliwość zakupu. Ja. Widzę, ale również. Nie widzę tego problemu. Skoro Pan mówi, że w systemie importowym, aczkolwiek tutaj na komisji, że przetargowym 3 lata, to bym prosił również, żeby tak uwzględnić taką sytuację, że w ciągu tych 3 lat ktoś jak wydzierżawi kupy, no bo no ile, ile tam podał. Jest potrzebny 5, ale że 2 ma, a 3 potrzebuje. Tak jak ja na przykład, 3 potrzebuje, 2 ma. Pan będzie pięć, jak trzy pan dodatkowo, to jest 5, nie? Ale ja bym nie liczył. No. I więc jak ja będę przywołał 3, jak wezmę dzierżawę, to żeby z końcem pańskiej firmy działalności na tej naszej gminy, po zakończonym przetargu, umowy, żeby te kupy zostały spłacone, żeby tak to sformalizować. No ale to dzierżawa pan nie daje takiej możliwości, to musiał być leasing z opcją wykupu. No to... Nie taka umowa, nie? Panie Prezesie. Pan jest prezesem, ja jestem radny. To na to mówię. No. No, można to na radę rozłożyć. No oczywiście, tak. Różne są formy, nie? Może to nie będzie dzierżawa, tylko zakup na radę. W porządku, jasne. Umowa zakupu na radę, może to tylko strzela wypadkowo. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyleasingować pojemnik. Ktoś to... To będzie nieciekawe rozwiązanie. No dokładnie. Na takich wartościach. No nie, no nie. Jeszcze może być poważnie, teraz mówię poważnie. Możecie Państwo kupić pojemnik, możemy się umówić, że dostarczamy te pojemniki. Może to być tak, że będzie to, będą doradzać, jeżeli chcecie tak Państwo to rozwiązać. Zresztą ja nie wiem, jak to macie w regulaminie, bo jest regulamin, który obowiązuje. No jeszcze, Będzie nowy. To już mamy, kupuj, mamy, firma dostarcza. Kto chce, to kupuje, kto chce, to co już jest. Teraz mnie interesuje jeszcze taka sprawa, bo mamy też osiedla. Jak Państwo widzicie rozwiązanie problemu kubów na terenach, na osiedlach mieszkaniowych? Może Panu powiedzieć, bo tak nie ma zrozumiałego. Pojemniki, no chodzi to nie, chodzi o pojemność tych pojemników, no właśnie, to ilości odpadów, czy nie wiem. No tak, jak rozwiązać problemy na osiedlach, tam jest mieszkaniowe budownictwo, bo ja o tym sobie wcześniej, to mówię, budynka jednorodzinna. Ale to pojemniki zawsze się stawia w zależności od ilości wytworzonych. No może w wielorodzinnym budynku się nie stawia takich 120-litrowych, tylko 1100 litrów. Nie jest to. O to chodzi? Tak. No Państwo musicie sobie jeszcze, nie wiem, sobie tą dyskusję jakimś regulaminie rozwiązać ten problem w taki sposób, czy to będzie w gniazdach dalej będą te selektywne odpady zbierane, czy indywidualnie.
U źródła. I każdy musi siebie zbierać. U źródła. W sposób selektywny. Bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący, wysoka rada. Panie prezesie, ja proste pytanie. W związku z tym, że wymóg jest taki, że będzie, tak jak pan powiedział, 5 koszy. Kolega wspomniał o tym, że część z mieszkańców jakoś liczby koszy już posiada 1, 2, być może 3, czyli brakujące 2 zakupi lub otrzyma w jakiejś formie od sanikomu, ale bardziej, najbardziej interesujące nas wszystkich są koszty tego, jak to będzie wyglądało. Podane kwoty tutaj za zbiorowy odbiór to są magiczne kwoty dla zwykłego mieszkańca. Jak to się będzie miało w stosunku do obecnych kosztów, gdy pojawi się 5 rodzajów odpadów, w tym te zmieszane, jak będzie traktowany śmietnik ze zmieszanym, czy będziemy płacić za niego inaczej, czy to będzie zbiorowo ustalone, jak to u Państwa wygląda, czy w związku z tym, że będziecie Państwo jeździli nie 2 razy w tygodniu, nie 3 razy w tygodniu, tylko 5 razy w tygodniu załóżmy, to zakładam, że też koszty Państwa się zwiększą, tym samym cena też raczej musi ulec zmianie. Tutaj chodzi nam o uszczegółowienie takich prostych tych pięciu kubów, żebyśmy wiedzieli. Wiadomo, że na terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy mają dom i mogą sobie z odpadami bio poradzić, zakładając kompostowniki, ale jednak nie wszyscy, więc te ceny są dla nas ważne. O to byśmy najbardziej, to byśmy chcieli najbardziej wiedzieć. No z sobie to jednym zdaniem, gdzie cena jest podana za 1 tonę odebranych odpadów. Jak będzie to 10, to razy 220. Jakby... Czyli dzielimy to na wątpienie, tak? Dzielimy to na wątpienie. To nie zależy od ilości kilometrów przejechanych przez samochód, tylko zależy od ilości odebranych tonów. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan czas, Tomasz Herbur. Nie, mogę, bo widzę, że pan nie do końca przekonany. No, tego, no nie jestem do końca przekonany, dlatego, że tutaj... Jak to bierzemy? Nie, ja nie pamiętam jak u państwa. Panie prezesie, jak na końcu, mamy tak, odpady zmieszane, załóżmy, nie wiem, 100 tysięcy, 100 ton tu nie będzie, no nie wiem, 300 ton, nie? To rozumiem, ale to odchodzi. W tym momencie ale to my państwa nie odciążamy. System działa w taki sposób, że państwo płacicie, nie wiem, do pana podatek, opłatę tutaj za odbiór tych odpadów komunalnych do gminy. A my tą fakturę wystawiamy gminie za ilość odebranych odpadów, czyli odpadów mieszanych, szkła, biologicznych, odpadów wielkogabarytowych i tak dalej. I to po prostu mnożymy przez ilość odebranych ton. Harmonogramy, to jest nasza rola w tym, żeby te harmonogramy tak układać u państwa, żeby te auta jechały po prostu doładowane, żeby tam w tym samochodzie nie było na przykład 2 tony, a było tylko 10. No dobrze, ale rozmawiam. W związku z tym, że ustawa tak mówi, że musicie państwo zapewnić to, że jeśli my segregujemy śmieci, to są odbierane selektywnie, nie tak jak do tej pory, tylko skoro plastik osobno, to plastik osobno. Tak czy nie? To czyli jak mamy 5 kubów, a wcześniej było 2, to przyjedzie śmieciarka, które ma na przykład 2 komory. O, rozumiem. Czyli albo 3, bo to rozumiem. Czyli jest to sobie tam harmonogramy to układamy. Jest rozwiązanie takie techniczne, ja tego nie wiem. To są śmieciarki, które mają 1 komorę. Czyli na państwa nie wygeneruje to. A są takie, które mają 3 komory. 2 i 3 w zależności od kosztów. Będzie jedną będziemy rzucać na przykład, nie wiem, pożywa z metalem, a w drugą szkło. Także one bardzo często, znaczy ma pan rację, bo bardzo często to pytanie rzeczy. Dlaczego do jednego samochodu te odpady zjedzą? Ale tak nie. No wtedy stosujemy śmieciarki, które mają przeglądy. Bardzo proszę, pan Tomasz Karpuk, radny. Proszę mnie poprawić, jeżeli zrozumiałem, bo ja tak z tej informacji, którą pan przekazał, była tak padło, że 209 zł na chwilę obecną jest u nas, tak, za tonę. I pan proponuje, że jeżeli tam pójdziemy w kierunku tej poprawki, gdzie 220, czy ja rozumiem, no z tego powodu, co tu kolega powiedział, jeżeli tam takie same ilości są oddawane jak do tej pory, tam się nic wielkiego nie dzieje, to podwyższa około 5%, tak? No tam się tak można sobie...
Dobrze. Bardzo proszę, pan radny Franciszek. Panie prezesie, pan i tak odpowiedział na konkretne pytanie kolegi. Ile to ma wzrost? Bo ile, jaką kwotę? My nie wiedziałem. Nic pan nie powiedział o cenie. O cenie na jednego mieszkańca, na stołu. Ale nie mamy konkretnej odpowiedzi. Ale ja powiedziałem, że cenę na mieszkańca ustala gmina. Tak, ale pan mówi o to. Kto te tony waży i kto sprawdza, bo można podać 50 ton, 100 ton i tak dalej. No jaka kontrola jest tego? Ja panu wierzę i ufam, że firma jest uczciwa, ale zawsze można o tonę podnieść większą ilość tych śmieci, odpadów i tak dalej. Wszystkie samochody mają podpowy na duchu. Szanowni Państwo. Znaczy nie, mi się wydaje, że ja powiedziałem, że my po prostu wystawiamy fakturę za całość, natomiast opłaty od jednego mieszkańca, bo to nie wiem, jak Państwo są mieszkańca? Mieszkańca, została gmina. I ja po prostu nie wiem, jakie są. Mówię, nie? Znaczy, u nas gdzieś tam są od 14, powiedzmy, do 18 zł. W zależności od gminy. Różnie to jest gmina. Bo też różne koszty tam są w tych gminach. Podczas jazdy. Ale tak wracając jakby do pana, jak to się dzieje, no wszystkie śmieciarki mają zamontowane systemy GPS-u. Gmina sobie życzy, po prostu może te śmieciarki śledzić. Bo ta śmieciarka po prostu od początku do końca jest gdzieś u nas w systemie. My widzimy, w której gminie ona jeździ. No po to jest ten system GPS-u zastosowany, żeby wiedzieć, że odpady są zbierane na przykład u Państwa w gminie, a nie w innej. Poza tym od nowego roku wchodzi nowy system kontroli, gdzie przed każdym wyjazdem kierowca, czy obsługa tej śmieciarki będzie dostawać dokument, nie? Proszę? Elektroniczny, dokument z drogą elektroniczną. Jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie działać, bo to wszystko gdzieś jest tam na razie w ministerstwie opracowane. Do końca grudnia potem zadziała. Daj Boże, nie? Te odpady będą po prostu śledzone cały czas do rozładunku śmieciarki. No to takie pytanie się pojawiają, że no możemy z innej gminy tam powiedzmy dobrze. No jaki to interes no, my mamy, żeby z innej gminy doładowywać się odpady, to bez sensu. Ale to się mnie inna gmina nie interesuje. Mnie interesuje, ile gmina zagrodna oddaje tych odpadów. No ja tak nie pamiętam dzisiaj z głowy. Ale ja nie mówię, tylko jak zbiera i chciałbym powiedzieć. Ale jeżeli te odpady są od Państwa zbierane, to jesteście Państwo obciążani po takiej kwocie. Przy rozładunku, no to do pielgrzymce jest bardzo. Bardzo proszę. Co z tym, panie burmistrzu, Wysoka Rado, tak. Powiem panu, że ja jestem zadowolony z dzisiejszego spotkania i już teraz, następnie. To tak, kupy pan już nam powiedział, że pan dostarczy. No i odpady jest wzrosło więcej niż 10%. 5. Około. No konia z rzędem temu, jak teraz postawimy większą stawkę przy kamerach, to wszystko słyszymy. No nie naprawdę, no. Jestem zbudowany tym, co pan mówi. Ale w jednym wypadku, że państwo idziecie w systemie i chaosu. Jeżeli będzie przetarg, to wtedy ta nasza rozmowa nie jest wiążąca. Dobrze, pan radny Jan Łódź. No bo to teraz tak, to ja mam powiedzieć do kamery, że my sobie wstawimy 220 zł do oferty. Nie wiem, kto tam tą kamerę ogląda. Bardzo proszę, czy w deklaracji musimy składać na pieniądze? Na proszę Państwa, zasada jest taka, ustawa prawo daje taką możliwość, że jeżeli Państwo, Pan zadeklaruje, że Pan będzie u siebie kompostował odpady te biodegradowane na gminie, to gmina ma możliwość obniżenia opłaty. No nie wiem, czy 2 zł, czy to okay. Jakoś tam musi to policzyć sobie pewno od ilości odpadów, ale to wtedy pan nie udaje tego, bo no nie ma kosztu tam bez odbioru tych odpadów.
Bardzo proszę, pan sołtys Czesław Gap, sołtys osiedla Zagrody, bo nie widzę. Panie przewodniczący, panie mój, panie proszę. Biodegradowalne nie zabieracie. My w bloku kupiliśmy specjalnie pojemnik 1100, bo tam trawę kosimy koło bloku i tam składaliśmy. Śmieciarka przyjeżdża, nie bierze. I owszem, zabiera, ale wyrzuca to na składowisko. Dlaczego tak to się robi? Na składowisko? I to znaczy na pielgrzymkę, nie będzie składowiska. Do zmieszanych zabiera. Zabiera mieszkańców. Jak ja czemu w systemie? Nie znam. A specjalnie się kupili pojemy. No przecież zabiera. Na biodegradację. Ale zabiera. No przecież mówię, że zabiera. No co? To dlaczego na świecie? Ja też nie wiem, czy to było w głowie, czy nie było, czy dopiero teraz będzie. Nie, nie wiem. No bo po prostu chodzi o to, że niepotrzebnie pojemni kupowali. No jak niepotrzebnie? Przestań, do ciebie nie mówię. Przepraszam, ja też mieszkam na tym. Że biorą to wyrzucają. Proszę, teraz pani się wypowie. Nie chodzi mi o to, że nie zabierali. Ja rozumiem, wrzucają do śmieciarki na odpady zmieszane. Oni biorą to do zmieszanki. Ja nie mówię, że nie biorą, broń Boże. Ja to sprawdzę. Ale nie, mówię już o sprawdzeniu czy coś. Chodzi o to, że nie zabieracie gdzieś tam na kompostowni u siebie czy coś. Bo mogliśmy od razu do zmieszanych wrzucać już. Chodzi o to, że... Ale to przyjeżdża śmieciarka i zabiera. Nie, ja nie wiem, że nie wierzę. Szanowni Państwo, nie wszyscy nas. Ja mam pytanie, jeżeli my cicho na tych robimy, każdy indywidualnie kupi ten pojemnik, czy tam kość, czy jak to się będzie nazywało, czy on będzie miał jakiś, nie wiem, certyfikat, Atest, coś takiego, bo wiadomo, że są tańsze czy konkurencyjniejsze kosze, gdzieś tam można kupić w Kastoramie czy gdzieś, które no, mogą nie wytrzymywać tego wszystkiego. I chodzi mi o to, jeżeli ja będę miał taki kosz kupiony w waszej firmie, wszystko, no i różnie to bywa, przyjedzie, dajmy na to tam odbierać, no i on ulegnie awarii, czy ja wtedy jako konsument, czy dostanę ten kosz nowy, czy będę musiał znowu sobie drugi kupić? Jak to mnie interesuje. Zależy, czy będzie to awaryjne uszkodzenie, czy na przykład pracownik uszkodzi. Bo jeżeli to pan uszkodzi sam pojemnik, będąc popiół, no nie wiem, a zrozumiem. Coś się stanie z pana z powodu pana działania, no to nie. Jeżeli nasz pracownik uszkodzi, bo źle zamontował pojemnik, gdzieś tam rzucił, to wtedy oczywiście. I ale też normalne zużycie następuje. Więc jeżeli w przypadku normalnego zużycia ten pojemnik ulegnie, że tak powiem, jakiemuś uszkodzeniu, bo jest na przykład już 3-letni czy 4-letni, no to wtedy nie, prawda? Znaczy nie, bo może tak, my kupujemy porządne pojemniki dobrej jakości o dosyć dużych parametrach wytrzymałościowych i mamy takie, które wytrzymują 10 lat, bo nie jest uszkodzony mechanicznie, rozpalony, to powiem szczerze, że to się rzadko zdarza, żeby coś tam się działo. Znaczy to tak macie z doświadczenia, to jest dość rzadko, czy tam się zmienia. Bardzo proszę, pan radny Jan Łódź. Ja mam tylko takie pytanie, a co wtedy jak złodziei ukradną kuchę? Bardzo proszę, panie radny, na sekundę. Ja mam takie pytanie, bo tu mówimy o kółkach. Ja jestem posiadaczką między innymi jednego z pojemników metalowych, który nie ma kółek, nie będzie miał, tak?
On nadal to działa jeszcze takie. Działa, odbierają, także. No ale do czego zmierzam? Ponieważ te pojemniki nasze, które mamy, no nie mają tych określonych kolorów. Czy wystarczy naklejka jakaś na tych, które mamy, żeby... Przykleimy naklejki kolorowe. Żeby do kosza tego kosza nie wyrzucać, które mamy, tak? Zielona, cudza, jak jesteśmy na naklejkach, to mam pytanie. Czy ten naklejki będzie, jak to powiedzmy, prezent od firmy Sanicon, czy za każdą naklejkę, czy będzie zapłacić? Nie no, tam się no, bo... Szanowni Państwo, gdyby to chodziło o 10 naklejek, ja rozumiem, że firma może sobie pozwolić. Ale jeżeli to przyjdzie 500 naklejek na teren gminy, no to się dlatego pytam, jak to będzie z tymi naklejkami. To nie jest, no, obsługujemy, jak powiedziałem, my obsługujemy gdzieś na Dolnym Śląsku 270 tysięcy osób. Ile? 25 gmin. No my dysponujemy, nie, 100 jednostek transportowych. To nie robi wrażenia, te ileś pojemników. Te naklejki. Nie, my, te naklejki, te tysiąca sztuk idą. Bardzo proszę, panie mecenasie. Zadam pytanie, no tylko pozwolę sobie państwu przypomnieć, że myśmy dyskutowali do środy, jak pan radny Olechowski zauważył, na te regulaminy, to myśmy tam też wskazali w tym regulaminie, że nie będziemy wymieniali, tylko będą albo opisane, albo oklejone. Tak to zrobimy. Tak, mamy takie zapewnienie, to zmienimy w ten sposób, że mogą być obojętnie jakiego koloru z naklejki. Natomiast pytanie do pana prezesa jest takie, czy pan prezes się orientuje, jakie ceny, konkurencja, gdybyśmy w in-house nie byli. Jakie na rynku funkcjonują rynkowe ceny? Żeby była taka wiadomość, bo pan się tam nie uśmiecha, czy ze mnie się śmieje. Nie wiem, czy państwo, różne są ceny. No, ceny są takie... Znaczy w ogóle ceny strasznie skaczą. Są, no nie wiem, rosną w ogóle koszty zakupowania i koszty zbiorowania. Gdzieś tak się kształtują w granicach od 200 paru do 280 za odbiór, bo też to zależy od tego, jaką usługę gmina chce. A jeszcze tutaj wracając do tych naklejek, co pan mówił, trzeba po prostu w okazecie wpisać, że mamy to dostarczyć, my dostarczymy. W opisie przedmiotu zamówienia, to po waszej stronie tak naprawdę piłka jest, bo jak będziecie robić opis przedmiotu zamówienia, no to po prostu piszecie tam. Tutaj ktoś się zajmuje ochroną środowiska, bo to takie stanowisko jest, czy nie. No nawet jak nie będzie, to też tutaj nie. Ale dobrze jest tak, żeby każda ze stron wiedziała, na czym stoi. Bo to będzie jakaś tam umowa, nie? I elementem tej umowy będzie opis przedmiotu zamówienia. I to mija taki opis robi. My to po prostu wklejone to zostanie po prostu do całej procedury tej inna osoby. Bardzo proszę, pan radny Stanisław. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rada, panie prezesie. Ja jeszcze wrócę do tego Gierhoffu. Nie zamieszkałem. A właśnie to jest pytanie do pana mecenasa. Ja myślę, panie mecenasie, w związku z tym, że taka prawda propozycja, kilku ludzi będziemy pewnie szli, a potrzeba przygotować regulamin, który będzie rozdzielał odbiór odpadów od terenów zamieszkałych, aby było to bazą do Polnich Hausu, i od terenów niezamieszkałych, które było bardzo do przetargu. Bo wtedy, jak rozumiem, że na terenach niezamieszkałych będą zarządcy i właściciele będą ponosić koszty. Gdybyśmy my nie ponosili, my mieszkańcy, będą zamieszkać, gdybyśmy nie ponosili kosztów terenów niezamieszkałych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, materiały, które zostały Państwu przygotowane, na dzisiaj Pani również uchwały w tym zakresie. Nie będzie to tak, że wszyscy będą ponosić, tylko każdy będzie ponosił koszty związane z wytwarzaniem. Tak. Nie zamieszka. U źródła. Jasne. Znaczy, to chyba nawet jest obowiązek tej chwili ustawowy rozdzielenia, nie? Także tutaj gmina nie może innego zapisu zrobić w regulaminie, ponieważ pan wojewoda pewno odrzuci taką uchwałę, mówienie prawo pana wojewody. Także to jest obowiązek na rozdzielenia tych dwóch rodzajów odpadów. Bo my tu nie mówimy tylko o odpadach komunalnych tak naprawdę, bo
odpady przemysłowe, które powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, czy takie powstają, to jest już problem całkowicie poza gminą. Bo gmina się tym nie zajmuje, to jest problem przedsiębiorcy. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi odnośnie odpadów komunalnych? Nie ma? Dziękuję bardzo. Czy Pan jeszcze coś chce dodać, uzupełnić? Życzę dobrej współpracy. Dziękuję serdecznie. Jeżeli nie ma, dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt porządku obrad. Jeśli Państwo macie chęć posiedzieć z nami, proszę, możecie, wszystko możecie. Na dzień dzisiejszy wszystko możecie, tylko żeby była dobra cena na odpady. To jest znaczy, dobra na... w życiu publicznie ustala cenę. Ale jak to będzie w systemie inkausowym, to nie ma to znaczenia. Ja nie sam wiedzę, bo 5% więcej. Ja no, ja w przetargach bierzemy udział od lat. Nie mam to. Teraz ta możliwość tak naprawdę niedawno została stworzona dla tych komunalnych. Zresztą na Zachodzie to działa od zawsze. Prywatne firmy zajmują się na Zachodzie tylko i wyłącznie odpadami przemysłowymi. Zresztą to tak jest łatwiej dla gminy. Wiadomo, że gminy jak razem budują, nie wiem, instalacje wspólnie, jak wspólnie współpracują, jest to na większym obszarze większa ilość i te koszty się dzielą na większą ilość gmin i osób, no to zawsze to stanie. Dzięki. Wszystko Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przechodzimy dalej, przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad, a drugi już był, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, trzeciego, sprawozdanie wójta gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę Panią Wójt Karolinę Paszkowską. Szanowni mieszkańcy gminy Zagrodno, Szanowna Rado, Panie Przewodniczący. Przedstawiam sprawozdanie z działalności wójta gminy Zagrodno między sesjami w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny Oświaty i Spraw Obywatelskich. Jeżeli chodzi o sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i ochronę przeciwpożarową, to w dniach 18-19 października bieżącego roku na zaproszenie Instytutu Wspierania Nowych Technologii w Toruniu przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Brochocina z racji opracowywanego konceptu wdrażania nowoczesnych technologii bezzałogowych statków powietrznych w ratownictwie uczestniczyli w czwartej edycji Drone Tech World Torun. Nasi ochotnicy mieli okazję brać udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu dronów do inwentaryzacji wypadków i zdarzeń drogowych. Drone Tech to największe w Polsce wydarzenie poświęcone pojazdom, systemom autonomicznym i bezzałogowym. W dniu 22 października 2019 roku odbyło się posiedzenie zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagrodnie. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności jednostek OSP za trzy kwartały bieżącego roku, omówienie przebiegu i wyników gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych oraz wykorzystanie środków finansowych przez ochotnicze straże pożarne. Zarząd podjął decyzję, że w dniu 11 listopada z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zostanie zorganizowany przemarsz członków młodzieżowych i ochotniczych straży pożarnych z boiska sportowego w Zagrodnie do kościoła. Marsz poprzedzi przejazd kolumny samochodów pożarniczych przez teren gminy. W dniu 24 października jednostki OSP Brochocin, Orszanice i Zagrodno uczestniczyły w powiatowych ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego z zakresu gaszenia pożarów, budynków produkcyjno-magazynowych. Dnia 23 października
Urząd Gminy w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem uczestniczył w wojewódzkim treningu stałego dyżuru. W dniu 24 października Urząd Gminy uczestniczył w wojewódzkim treningu systemu powszechnego ostrzegania o uderzeniach z powietrza. W zakresie spraw obywatelskich i oświaty w dniu 13 października 2019 roku w gminie Zagrodno odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Zagrodno było uprawnionych do głosowania 4219 wyborców. Do spisu wyborców dopisano 20 osób, a wykreślono 101 osób. Wydano 21 zaświadczeń o prawie do głosowania oraz 2 pełnomocnictwa do głosowania. Wójt gminy Zagrodno po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydał 3 decyzje orzekające o wymeldowaniu z pobytu stałego osób, które opuściły miejsce zamieszkania i nie wykonały obowiązku meldunkowego. Na wniosek właściciela nieruchomości wszczęto 4 postępowania administracyjne o wymeldowaniu z pobytu stałego. Wydano decyzję odmawiającą udostępnienia danych z rejestru PESEL. Zameldowano 12 osób, które pozostały 5 na pobyt czasowy. Wydano 30 zaświadczeń o zameldowaniu oraz zostaniu lokalu na podstawie rejestru mieszkańców gminy Zagrodno. Systematycznie przyjmowane i wydawane są elektroniczne dowody osobiste. W zakresie kultury i promocji 28 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia wręczenia medali za długoletnie życie małżeńskie 12 parom małżeńskim, które zawarły związek małżeński w 1959, 64 i 69 roku. Wójt gminy Zagrodno dokonała dekoracji medalami nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 60, 55 oraz 50 lat w jednym związku małżeńskim w dobie społecznego uznania dojrzałości małżeństwa i rodziny. Jubilaci, drogi pani wójt i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Bożeny Szczepaniak otrzymali również listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. 29 września odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Mandla Ochotniczej Straży Pożarnej Olszanicy oraz ślubowania członków MDP z Olszanicy i Zagrodna. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, którą odprawił ksiądz Artur Krela, proboszcz parafii Olszanica. Oficjalnego wręczenia kluczyków dokonali Karolina Wandowska, wójt gminy Zagrodno, brygadier Tomasz Herbut, komendant powiatowej KSW Złotoryi oraz Walentyn Różniński, przewodniczący Rady Gminy. Po symbolicznym przekazaniu nastąpiła prezentacja nowego pojazdu. Dnia 5-6 października odbyła się kolejna 13. edycja agroturystycznego święta Winia Miodu Pitnego na Zamku Grodziec. Odbyły się pokazy walk rycerskich, lekcje fechtunku oraz tańców średniowiecznych. Gościnnie wystąpiła również grupa Taurus z Moraw, widowiska Amor de Bergerach oraz spacer po Wersalu. Prezentowały się kapele Smoli, Czarni Agat z Jeleniej Góry, kapela Pogranicza ze Studni, Skwiarzem i Nastu Wieżyc. Wydarzenia uświetnił również występ zespołu Magi, który przyjechał do nas z Ukrainy. Nie zabrakło licznych konkursów, wystaw produktów lokalnych oraz prezentacji potraw. 5 października odbyło się spotkanie w ramach akcji pod tytułem Skarb w Bibliotece, Noc Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie. Zainteresowane dzieci brały udział w wyprawie, podczas której każdy miał okazję znaleźć swój własny skarb i to, co jest dla niego cenne. W tym miesiącu swoje 40-lecie pracy obchodził nasz pracownik, pan Jerzy Bańka. W naszej gminie pracuje od 16 listopada 1982 roku. Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i ochrona przeciwpożarowa to jego zadania, które od wielu lat wykonuje z wielkim zaangażowaniem. 9 października na Zamku Grodziec odbyło się spotkanie przedstawiciela KOWR sekcji zamiejscowej w Rakowicach Wielkich, przedstawicieli izb rolniczych, prawnika i rolników indywidualnych. Spotkanie zorganizowane było na prośbę rolników indywidualnych, którzy złożyli pisemny protest dotyczący udziału tzw. słupów w najbliższych przetargach na dzierżawę i Olszanica i Grodziec. Tematem zebrania było omówienie procedur związanych z procesem przetargowym na dzierżawę ziemi oraz zarzutami dotyczącymi składania prawdziwych oświadczeń o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz ustawianiu przetargów na poszczególne działki pomiędzy osobami powiązanymi jeszcze przed przetargiem.
14 października odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej na Zamku Grodziec. Jeżeli chodzi o Wydział Rozwoju Gminy i Zasobów Komunalnych, tutaj stanowisko z planowania przestrzennego w okresie od 26 września do dnia 30 października wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy. W tym jedną decyzję na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zagród oraz jedną decyzję o ustaleniu lokalizacji miejsc celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Zagrodno Wojciechu wraz z przyłączem energetycznym i utwierdzeniem terenu na działce nr 270 obręb Wojciechu gmina Zagrodno. W toku postępowania administracyjnego jest 6 spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, w tym 2 sprawy dotyczące odmowy oskarżenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W toku postępowania administracyjnego jest 1 wniosek dotyczący wydania postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału działów. Na bieżąco wydawane są wypisy do listy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno. Na bieżąco załatwiane są wpisy, zmiany, zawieszenia, ustanowienia oraz wykreślenia z centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Dnia 4 października bieżącego roku na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie zostały przyznane środki finansowe na zorganizowanie zajęć dla uczniów klas 6, 7, 8 Szkoły Podstawowej w Zagrodnie na temat cyberprzemoc, przemoc z użyciem mediów elektronicznych. Zorganizowanie zajęć dla uczniów klas 7, 8 Szkoły Podstawowej w Zagrodnie na temat profilaktyka narkomanii, w tym dopalacze. Oraz zorganizowanie prelekcji dla rodziców klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Zagrodnie na temat wolności bez nałogów. Zajęcie i prelekcje przeprowadzi certyfikowany trener szkoleniowy. Zlecono wyniesienie w teren stałej organizacji ruchu dla zadania pod nazwą Zmiana docelowej organizacji ruchu w ciągu drogi wewnętrznej relacji Radziechów w Morskowice. Termin wprowadzenia zmian zgodnie z zaleceniem starosty Złotoryskiego od 1 grudnia 2019 roku. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo usługowe Znak z Wisłoty Organowskiej z Jeleniej. Zlecono uzupełnienie ubytku dachu świetlicy w Radziechowie, termin realizacji do 7 grudnia. Przeprowadzono renowację placu zabaw w Zagrodnie przy przedszkolu. Zamknięto płatki w Niewicach, jak stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników i stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną. Podjęto działania mające na celu opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę nowej płatki. Zlecono zakładowi usług komunalnych uzupełnienie ubytków w kolejnych drogach gminnych. Prace są zlecane i wykonywane na bieżąco. Zlecono do starostu ton pokrzywa na potrzeby zakładu usług komunalnych w celu uzupełniania ubytków w drogach stanowiących własność gminy. Zlecono zakładowi usług komunalnych przycięcie zadrzewienia i zakrzaczenia przy drodze położonej na działce nr 109 w Grodzie. Prace zostały zrealizowane. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości, 7 zaświadczeń określających funkcje działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Zagrodno oraz 1 wypis i wyrys ze studium. Wydano 2 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Wydano 1 informację o braku dokumentów poświadczających pracę w gospodarstwie rolnym. Dokonano protokolarnego odbioru 2 działek będących przedmiotem dzierżawy, z których jedna umowa dzierżawy zawarta była do dnia 30 września, a druga umowa została związana na mocy porozumienia stron. Z dodatkowych informacji z zakresu działania Wydziału Rozwoju i Zasobów Komunalnych trwa realizacja zadania pod nazwą utworzenie skweru zieleni, montaż elementów nowej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie. Wykonawcą jest firma Centrum Sportu Amatorskiego Partii Skrzypki z Legnicy. Zadanie jest dofinansowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w wysokości 30 tysięcy złotych. Trwają pomiary i przegląd instalacji elektrycznej w świetlicach i remizach na terenie gminy. Wykonawcą jest firma instalacji elektrycznej Voltrix Tomasz Jarenko z Dublina. Zbliża się termin zakończenia zadania pod nazwą budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy zespole szkolno-przedszkolnym w Zagrodnie. Termin zakończenia robót wynikający z aneksu zostanie dotrzymany w ramach dofinansowania dużego gminnego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gmina otrzymała pierwszą część drugiej transzy dofinansowania w wysokości
koło miliona 600. Z zadań realizowanych przez Wydział Finansowo-Podatkowy, jeżeli chodzi o opłaty za gospodarowanie odpadami, czynności sprawdzające do deklaracji 20 sztuk, wydano, wystosowano 30 sztuk wezwań. Jeżeli chodzi o akcyzę, to wydano 2 decyzje zmieniające. Wydano 2 sztuki postanowień, wystosowano 10 sztuk wezwań, przygotowano pisma w korespondencji z innymi podmiotami, wydawano zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych, wydano 18 decyzji, przygotowano projekt uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok oraz informacje w sprawie podatku leśnego i rolnego na 2020 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Wójcie. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do następnego punktu obrad. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Bardzo proszę radnych o składanie interpelacji, zapytań i wniosków. Bardzo proszę pan radny Jan Wód, Sołecki Ogrodziec. Wysoka Rado, panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Co z tymi przygotowaniami oczyszczalniami się? Przychodzą do tych mieszkańców, nie ma nikogo tego wyjść. No trzeba ich jakoś wyprodukować, żeby wiedzieli, co mają robić. Ja rozmawiałem z tym panem, który wywoził na temat solowy, bo to ja też większy był. Więc trzeba poinformować tych mieszkańców, to jest 4 oczyszczalnie, a gdzie mają to wywozić? Nie ma gdzie tego wywozić. To jest jedno, to jest prosiłbym pani mówić, żeby powiadomić ludzi w tym temacie, żeby wiedzieli, co mają robić. I jeszcze druga. To jest taki wniosek. Była Komisja Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie oczyszczenia rowów przy posesji numer 24. W związku z tym składam taki wniosek na ręce pana przewodniczącego. Tak. Bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski, radny Sołectwo Ruszanica. Panie przewodniczący, wysoka radna, panie wójt. Zwykłe 3 wnioski, jakby tylko w celu przypomnienia. Pierwszy dotyczący tego, co powiedział radny Wódz. Mieliśmy spotkanie kilka dni temu, rozmawialiśmy na ten temat z panem kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych. Natomiast gmina wydaje i dofinansowuje oczyszczalnie ekologiczne, a od jakiegoś czasu problem jest z odbiorem tego specyficznego, tej specyficzności, specyficznej z osadnika, dziękuję, tej specyficznej substancji, którą trzeba przewozić. Przez ostatni okres złotoria nie przyjmowała, zostaliśmy poinformowani, że już od zeszłego tygodnia będzie złotoria to przyjmowała. Niemniej jednak w sąsiedniej gminie ten problem jest rozwiązany przez gminę i nie tyle, że gmina ponosi koszty, czy coś z tym związane, tylko organizuje tak współpracę z oczyszczalnią, że wszyscy mieszkańcy, którzy potrzebują tego, mają dostęp i oczywiście odpłatnie zapewniony odbiór. Więc prosiłbym, żeby Urząd Gminy w tej kwestii zajął jakieś stanowisko. Kolejnym tematem jest prośba i wniosek o to, żeby wszcząć działania w celu zadbania o nieruchomości będące na stanie gminy. Między innymi głównie chodzi mi o budynek szkoły w Uniejowicach. Kilkukrotnie proponowałem różne rozwiązania, mamy dużo różnych problemów. Niemniej jednak ten budynek jeszcze jest w takim stanie, że się nie wali, a jeśli jeszcze postoi troszkę, to może być różnie. Więc bardzo bym prosił o jakąś propozycję ze strony gminy. Ja jakieś pomysły mam, przedstawiałem je, ale być może w gminie też coś się w tym temacie dzieje. I kolejnym i ostatnim takim wnioskiem jest podjęcie prac nad
waloryzacją diet dla strażaków OSP. W związku z tym, że obecne diety są na poziomie poniżej minimalnej płacy krajowej, a druhowie uczestnicząc w pracach, ratując mienie i zdrowie naszych mieszkańców, czy chcąc się szkolić, muszą brać urlopy. Nawet nie o to chodzi, że potrzebują, czy chcą zarabiać, ale niedobrze by było, żeby ludzie, którzy poświęcają czas na to, żeby się dokształcać, tracili na to. Więc bardzo bym prosił też gminę o to, żeby pochylić się nad tym tematem. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę, pan radny Bartosz Kunecki, Sołectwo Unii Jowice. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie Rado, ja daję krótki wniosek. Na początku naszego dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy o odpadach komunalnych, a nasi mieszkańcy też również borykają się z problemem utylizacji innych odpadów, np. pochodzenia rolniczego. Już firmy, które do tej pory zajmowały się odbiorem takich odpadów, zaprzestały tego działania z braku opłacalności. Jest możliwość wzięcia udziału w programie o nazwie usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Projekt ten jest w 100% finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina nie ponosi żadnego wkładu, nie ma żadnych obowiązków. Potrzebne są tylko dwa zadania. Dobra chęć i złożenie wniosku do 20 grudnia i wskazanie miejsca, na którym do czasu odbioru rolnicy i inni mieszkańcy mogliby składować niepotrzebne odpady pochodzenia rolniczego. Program, już wspominałem, jest 100% finansowany i z tego, co się dowiedziałem, będzie możliwość w przyszłości skorzystania z innych środków na poprawę budowy lokalnych oczyszczalni ścieków, poprawę gospodarki wodno-ściekowej oraz budowę sieci wodociągowej. Także składam taki wniosek, aby nasza gmina przyłączyła się do tego i złożyła wniosek z 20 grudnia w celu poprawy jakości życia w tym kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwu radni, interpelacje, zapytania, wnioski. Nie ma? Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Sport w gminie, działalność klubów sportowych, organizacja i uczestnicy kosmos. Radni otrzymali informacje o sporcie w gminie. Tematem ten był przedmiotowe obrady wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym i Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są uwagi, zapytania do tego punktu? Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam dyskusję. Przechodzimy do następnego punktu obrad. Przechodzimy do 6 punktu porządku obrad. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych. Radni otrzymali informację z analiz oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu Rady Gminy, złożonych wójtowi gminy. Urząd Skarbowy nie przesłał informacji. Z chwilą otrzymania tych informacji zostaną one przekazane radnym. Czy są pytania w tym temacie? Dziękuję. Zamykam ten punkt obrad. Przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad. Informacja wójta gminy Zagrodno o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018-2019. Radni otrzymali informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018-2019. Informacja została przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym i Komisję Budżetu, Infrastruktury, Finansów, Infrastruktury
gminy i planowania w dniu 16 października. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania w tym temacie? Bardzo proszę, pan radny Jan Kobyla. Przepraszam, zaciąłem się. Panie przewodniczący, panie radny, radni, szanowni państwo. Ja kilkakrotnie sugerowałem potrzebę opracowania koncepcji funkcjonowania oświaty gminy. Radny Kamiński tutaj przede mną wspomniał o tym, że jest problem. Proszę? Tak, że jest problem zabezpieczenia budynków po szkole podstawowej Rumieniowice. Koncepcja funkcjonowania oświaty gminnej myślę, że dotyczy też funkcjonowania obiektów oświatowych, a z tej informacji, którą mam o funkcjonowaniu oświaty gminnej wynika, że konieczne są wielosettysięczne inwestycje w różnych obiektach oświatowych, co do których tak naprawdę pewnie wiem, że będą funkcjonowały. Ponieważ na chwilę obecną są w nich zajęcia i są dzieci, w związku z tym należy zapewnić im odpowiedni stan techniczny i bezpieczeństwa. Pytanie jest takie, czy w budżecie gminy na przyszły rok będą przewidziane środki na inwestycje, które tutaj zostały wymienione w tym informacji, do wydatków, wymiany centralnych sieci centralnego oddawania, w jednej szkole, w drugiej szkole, w trzeciej szkole. I czy ewentualnie tego typu wydatki byłyby uzasadnione w sytuacji, gdy w szkole podstawowej w Orszanicy jest 15 uczniów, są 4 oddziały, znaczy w chwili w Zarzechowie jest 10 i są 3 oddziały, w Łacinie jest 9 i też są 3 oddziały. Oczywiście z załówką jest odpowiednio 21, 16 i 21. Czyli średnio wyliczyłem, że na jedną filię jest 5,2-5,3 ucznia na oddział. Pytanie jest takie, czy uzasadnione będzie wydatkowanie kilkuset tysięcy na zmianę instalacji i remont budynku tego typu placówce? Jak się to zgłaszałem? Do czego powinniśmy zmierzać? Oczywiście traktowałem to zawsze jako jakiś pomysł, który będzie realizowany w ciągu kilku lat, to już nie nazwać. Od razu. Ale rok nam już minął, a myśmy w tym kierunku żadnego kroku nie wykonali. I tak patrząc jeszcze, albo może o regulaminie wynagradzania później. Prawdę mówiąc, to nie widzę uzasadnienia na remontowaniu budynków oświatowych po to, żeby utrzymywać w nich kilku uczniów. Muszę o tym regulaminie wspomnieć. Regulaminie wynagradzania jest dodatek za pracę w klasach łączonych. Domyślam się, że klasy łączone, jeżeli są, to w firmach. I tak sobie wyliczyłem, że gdyby wszystkich uczniów w chwili połączyć w jedną klasę łączoną, co jest nierealne, ale gdyby nawet tak zrobić, to i tak będzie to oddział mniej liczebny niż średni oddział w szkole podstawowej w Zagorzu. Pytanie jest takie, czy wobec tego jest uzasadnione przyznawanie dodatku za pracę w klasie łączonej? Oczywiście jest to utrudnienie z jednej strony, ale komfort z drugiej strony. Bo skoro ktoś na klasie w oddziale 3 uczniów i w drugim 3, to razem 6, w związku z tym wydawałoby się, że ma warunki komfortowe pracy. Z drugiej strony, ponieważ są to 2 oddziały, no to ma pewne utrudnienie w pracy. Ale też sobie pozwoliłem policzyć, że jeżeli dobrze pójdzie, to nauczyciel pracujący w klasach łączonych i mający wychowawstwo, przy dobrych układach, to będzie miał wynagrodzenie wyższe od dyrektora. Biorąc pod uwagę zakres obowiązków i odpowiedzialność, nauczyciela ma pracę bardzo odpowiedzialną, ale dyrektor ma pracę jeszcze bardziej odpowiedzialną i chociażby w jego wynagrodzeniu to powinno się w jakiś sposób odbijać. A tutaj z tego regulaminu, który będziemy później uchwalać, wynika, że jak dobrze pójdzie, to nauczyciel będzie zarabiał więcej niż dyrektor, tylko będą wszystko powinni. Myślę, że powinniśmy nie zwlekać z podjęciem prac nad opracowaniem koncepcji funkcjonowania naszej oświaty gminnej.
Raz, że mnie dopadali, już więcej nie zdaje państwo. A po drugie, że w dalszym ciągu brniemy w kierunku wygenerowania kosztów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę do tego punktu, bardzo proszę pan Paweł Kalinowski, Sołectwo Orzechanica. Panie przewodniczący, panie wójt, zagrałem. Myślałem, że nie będziemy mówili o tym na tej sesji, ale skoro kolega o tym wspomniał, rozmawialiśmy wielokrotnie na temat tego, czy i jak i czy opłacalne jest utrzymywanie dalej jednostki filii w Pierdziuce, w Olszanicy, w Radziechowie i w Drobocinie. W międzyczasie rozmawiałem z kilkoma radnymi, wyrażaliśmy różne opinie. Nie przedstawiliśmy do tej pory żadnego spójnego planu na to, co od nowego roku szkolnego będziemy robić. Kończy się rok kalendarzowy, który może być tym momentem, kiedy ta decyzja może zapaść. Jeśli nie zapadnie do końca roku, to kolejny rok pozostaniemy z tym problemem. Moje stanowisko w tej chwili jest takie, że na dzień dzisiejszy zamknięcie, wprost to powiem, bo taka jest rzeczywistość, zamknięcie tych filii z jednej strony z punktu finansowego jest oczywiste, z drugiej strony z punktu widzenia liczebności dzieci i możliwości pomieszczenia ich w obecnych budynkach, które są zagrodnie, mimo zapewnień pani dyrektor, że to miejsce jest, na tą chwilę moim zdaniem jest nierealne. Ja też proponowałem, żeby jeden z tych budynków, w zależności od jego stanu technicznego i zaplecza, którym dysponuje, został zatrzymany i lub przekształcony w osobną szkołę, czy też oddział, który na przykład przejmie klasy 1-3 czy 1-6 w zależności od możliwości. I tutaj, będąc mieszkańcem Olszanicy, najłatwiej byłoby powiedzieć, że tym budynkiem jest Olszanica. Niemniej jednak tak nie uważam. I pozwoliłem sobie poświęcić czas i odwiedzić te wszystkie budynki, zobaczyć, jak wygląda infrastruktura. Jedynym budynkiem, w którym jest samodzielna sala gimnastyczna, która oczywiście też wymaga nakładów, ale wszystkie te budynki nakładów wymagają, jest miejscowość Radziechów. Zwracam się z wnioskiem do pani wójt o to, aby przeanalizować jak najszybciej aktualną sytuację i żebyśmy podjęli wspólne decyzje jeszcze w tym roku. Bo kolejny rok będzie kosztował bardzo wiele, bo te prace remontowe są nieuniknione, jak tutaj kolega radny powiedział. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pani wójt, pani sekretarz, ktoś odpowie na to pytanie dla państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Jan Podzielak jeszcze. Szanowni państwo, wydaje mi się, że jeżeli byśmy próbowali uruchomić drugą szkołę podstawową w gminie, to ta nasza szkoła po prostu padnie, zanim zacznie funkcjonować. Dlatego, że nikt nie jest w stanie zmusić rodzica do tego, żeby swoje dziecko dał do innej szkoły. Nie stworzymy tam szkoły, placówki równorzędnej dla zagrożenia. Dwóch szkół równorzędnych nie utrzymamy, nie ma takiej potrzeby. I się okaże, że jest druga szkoła podstawowa z oddziałami od 1 do 8, tylko jest mniej 15 uczniów. Bo ich tam więcej nie będzie. W moim przekonaniu, jeżeli idzie o jakieś połączenie, to ma sens łączenie oddziału przedszkola z klasami najmłodszymi. Znaczy w tym sensie, że mogłyby one być umieszczone w budynkach sąsiadujących z sobą, czyli Zagrodną 135, tam gdzie teraz są klasy starsze, powinny być klasy młodsze, obok jest przedszkole, wspólny plac zabaw, mniej więcej są dzieci wiekowo porównywalne, przynajmniej starszaki z tymi młodszymi, jest możliwość wykorzystywania bazy wspólnej, inne bezpieczeństwo i te dzieci praktycznie by nam przebywały przez 5 lat, 6 lat, 2 lata przedszkola, 3 lata albo 4 szkoły podstawowe, zależy ile tam było klas, to byłoby to ich miejsce nauki, a potem przeszłyby do szkoły ogólnej. Żeby szkołę dostosować dla potrzeb dzieci młodszych, potrzeba kilku lat. Tam trzeba przerobić wszystko. Sanitariaty, szatnie, te ciągi komunikacyjne i tak dalej. Jeżeli z naszej koncepcji będzie wynikało, że w tym kierunku idziemy, no to jeszcze rok czy dwa będziemy dokładać. Musimy wyremontować to, co jest. Na tyle, żeby można było w tym funkcjonować, ale docelowo będziemy wiedzieli, gdzie chcemy skończyć.
Wydaje mi się, że uruchamianie drugiej szkoły podstawowej nas zagrodnie takiej pełnowymiarowej, tak powiem, to chyba nie jest dobre. Ale mi się tak wydaje. Tylko. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan Paweł Kalinowski, radny sołectwo Krośnianice. Panie przewodniczący, sekretarz, żeby była jasność, tylko chciałbym wyjaśnić. Jakby tutaj tylko pomysł, jak formalnie zostanie rozwiązany ten problem, to pewnie będziemy nad tym bardzo długo dyskutować i każdy z nas będzie miał na ten temat zdanie. Tutaj nie chodzi mi o to, że ja wyrażam jakiś pomysł gotowy, tylko sam fakt i problem, nad którym musimy się pochylić w tym roku. I niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy, nie wszyscy będą zadowoleni, więc tutaj tylko tyle. Bardzo proszę pan radny. Zdecydowanie przychylam się do stanowiska pana radnego wykonawcy. Zdecydowanie. Tym bardziej, że na 21 stycznia mamy planowane przyjęcie do użytkowania sali gimnastycznej, tak potrzebne zresztą tej szkole. Mamy drugą salę alternatywno-gimnastyczną, to jest przybyły gimnazjum, więc mamy ten problem rozwiązany. Trzymając dzieci, zresztą do tego jeszcze wrócę, ale jest wniosek Komisji Oświaty w tym zakresie. To nie jest do końca roku, tylko do końca tego mamy ten czas, którego mamy zrealizować, jeżeli mamy realizować reformę oświatową w naszej gminie, to jest do końca lutego. Do końca roku to możemy rozmawiać, do końca tego mamy już prawie do sprawy. My trzymając dzieci w naszych filiach nosowych, ale my zrobimy z nich upośledzonych. Naprawdę tak jest. Nie mamy dostępu do tych wszystkich produktów, których powinna szkoła podstawowa dawać. I zbiorcza szkoła podstawowa zagrodnie, do tego jest przygotowywana. Sala gimnastyczna, tablice dydaktyczne, oceny dydaktyczne, sale komputerowe. To musimy dać i te dzieci, języki obce, od pierwszej klasy, do trzeciej czy od czwartej. I to, proszę Państwa, dopiero da nam możliwość edukowania na wysokim poziomie naszych dzieci. I ja powiem tak, w 2011 roku, kiedy przeprowadziliśmy po roli Więcej Oświaty, jak się nazywało to, braliśmy różne wskaźniki. Braliśmy wskaźniki wtedy klas szósty, gdzie to była ta szkoła podstawowa, wtedy kończąca. Były testy. Testy państwowe. Proszę Państwa, ja nie będę wymieniał żadnych chwili, ale powiem tak, w tych chwilach, gdzie było po trzech, po czterech uczniów, po sześciu, nie? To na 40 punktów, a taki był stan, na 40 punktów było 19,5-21. I to było brane z trzech lat kolejnych. Natomiast w szkole zbiorczej w Zagrodnie to był współczynnik wyższy od średniej wojewódzkiej. A było uczniów 25, a była jeden oddział, może było 27 uczniów. 25, 23 i 27. A więc tam, gdzie uczyło się więcej dzieci, więcej się nauczyło. Bo pani, jak pytała Jasia, to słuchała Basia, to Krzysiu i Stasiu. A tutaj pani pyta Jasia i kogo ma więcej zapytać? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym temacie? No ja myślę, że tu któraś pani za pana radnego Kotylaka powinna odpowiedzieć, bo pan Kotylak dał konkretne pytanie. To czy ja nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj? Aha, nie oczekuję. Dobra, wszystko. Czy jeszcze ktoś z państwa w tym temacie? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo, zamykam dyskusję i uważam, że informacja została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, podjęcie uchwał. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. A przed sesją nowy projekt tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury
zdrowia i opieki społecznej, sportu, porządku i bezpieczeństwa publicznego w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym i Komisją Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy i Planowania. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie? Jest? Bardzo proszę, pan radny Jan Kotyla. Znaczy ja nie mam pytania, ja mam uwagę. Uważam, nie jestem przeciwko temu, żeby nauczyciele za klasę w trudnych warunkach, a klasę łączoną nie poszukiwali do wielodatki. Nie jestem za tym, ale uważam, że proponowane wysokości dodatków dla dyrektora szkoły w tym kontekście są zbyt wysokie. Ja nie wiem co, myślę, że na pewno uchwała przygląda związki zawodowe, ale ten regulamin. Nie wiem, czy jak związki się do tego odniosły, ale z tego co pamiętam, no to może rok temu albo dwa lata temu związki zawodowe występowały do nas, żeby zmienić wysokość dodatków, czy do tej pory funkcjonowały, ale zwiększyć dodatki. A tutaj nie widzę, żeby był jakikolwiek wzrost. Proszę Państwa, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze taką rzecz, że od stycznia tego roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie. I jeżeli się okaże, że to minimalne wynagrodzenie rzeczywiście wzrośnie tak, jak jest zapowiadane i że zostanie z niego wyłączona, zostanie z niego wyłączony dodatek stażowy, to pracownik obsługi szkoły będzie zarabiał więcej niż nauczyciel zaczynający pracę w szkole. Bo ten nauczyciel nie będzie w dodatku za usługę lat, bo jeszcze tego nie ma. Także no, przynajmniej za rok trzeba było mu dać szansę na jakieś godziwe wynagrodzenie, bo za chwilę będziemy mieli problem. Za chwilę będziemy mieli problem z brakiem nauczycieli. Oczywiście minister ten problem rozwiązał. Jest możliwość zatrudnienia ludzi bez kwalifikacji. Za zgodą. No skoro innych nie będzie, no taką zgodę każda szkoła otrzyma, tylko wtedy te wskaźniki, które mamy, jeżeli się ośrednią i tak dalej, będą na innym poziomie. Pani sekretarz, w tej sprawie bardzo proszę. Jeśli mogę, projekt tej uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Jak porównując członkowie tutaj na Komisji Oświaty, porównując plany, które obowiązywały wcześniej, mówił również o tym, że od 35 do 40% zależności od ilości oddziałów, to po prostu tak to zostało też ustalone i uzgodnione ze związkami zawodowymi. Dziękuję bardzo. Panie radny, czy wystarcza panu na... Skoro związki zawodowe reprezentujące pracowników uznały, że jest oddziałem, to ja jestem. Dziękuję bardzo. Ja mogę poprosić o głos w tej sprawie? No bardzo proszę, jeśli można w tej sprawie. Szanowni Państwo, związki reprezentuje negocjacja nie polega na tym, że my powiemy tak, Państwo powiecie tak, czy ten, tylko trzeba gdzieś ten konsensus osiągnąć, tak? W związku z tym przy tych rozmowach, żeśmy to porozumienie osiągnęli, Państwo wiecie o wielu sprawach, które nam się udało wynegocjować w tym regulaminie. No i tak to jest, że coś jest kosztem czegoś, tak? Trochę do góry, trochę w dół, gdzieś się spotkamy na takim poziomie, żebyśmy mogli wspólnie rozmawiać i ustalić. Mamy regulamin oczywiście już ustalony, jak bym tak powiedziała, z tym, że oczywiście urząd gminy poszedł na takie minimum, dając na przykład wychowawstwo po 300 wszystkim jednakowo. I teraz też jakbyśmy się odnosili do tego, to proszę Państwa, 4 osoby w klasie 300 zł, a 20 parę osób też 300 zł. I tylko to zależy od urzędu gminy, od Was Państwo, czy to ci nauczyciele, którzy mają więcej osób w klasie, mogą więcej zarobić, tak?
To jest to, co podpisał pan prezydent, 300 zł, ale od urzędu też zależy to, czy będzie tak. Ja usłyszałam informację, że absolutnie, no, skupiamy się na innych, gdzie coś można podnieść. Są też dodatki motywacyjne. Są też, tak jak tu pan powiedział, dodatki funkcyjne, które, jak to się ma, dyrektor do wicedyrektora, a jeszcze do kierowników filii, gdzie jest tyle dzieci, co w klasie jednym, tak? To też jest, no można by mówić, że wynegocjowane oczywiście, tylko że jest pełno takich spraw, o których państwo nie wiecie, gdzie można było negocjować, jeżeli się w którymś punkcie zeszli na drodze po prostu na jednej płaszczyźnie. A tam, gdzie się nie da, no to rozumiem, że się nie da. Jeżeli od państwa wychodzi inicjatywa, że można to podnieść więcej, to ja jestem jak najbardziej za. To nie jest tak, że związki nie chcą dać więcej dodatków, prawda, dyrektorom, czy, bo myśmy pisali niejednokrotnie, zwracaliśmy się z taką prośbą. Tylko tu widzieliśmy opór. Także to jest tyle ode mnie. Jeżeli ja na pewno te związki nie stoją na granicy jakiegoś, prawda, ograniczenia dyrektorowi dodatku. Absolutnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś w tym temacie uwagi, zastrzeżenia? Nie ma? Jeszcze mogę się pan. Przed głosowaniem jeszcze sekundka, bo tu z tabletem ja może przerobię. Sekundeczkę. Momencie. Bardzo proszę, pan radny Jan Kotylarz, a później pan radny Paweł. Przewodniczący, przerwę techniczną, skoro jest sprawa technicznego, to ale znowu niektórym radnym się bardzo śpieszą, a chcieliby być bo o 15 opuścić, no i jak to pogodzić. Dobra, szanowni państwo, ogłaszam przerwę, ale dosłownie 5 minut, nie wiem, chyba szanowni państwo, Wysoka Rado, wznawiamy obrady 14 sesji po przerwie. Przypomnę Wysokiej Radzie i zebranie, na którym punkcie byśmy zakończyli. Zakończyliśmy na 8 punkcie, czyli radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a przed sesją nowy projekt tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym i Komisją Budżetu, Finansów i Infrastruktury Gminy Planowania. Tak jak już było. Otworzyłem dyskusję, na dyskusji było trochę głosów. Pani tu wytłumaczyła nam też pani sekretarz opinię Związku Zawodowych, więc zapytuję się, czy jeszcze ktoś do tego punktu ma jakieś uwagi czy zastrzeżenia? Jeśli nie ma, dziękuję, zamykam ten punkt. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 14.80.2019 Rady Gminy Zagrodzno z dnia 25 października została przyjęta
jednogłośnie, czyli 15 głosów za. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowania Mieniem Gminy i Komisją Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za lub kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 14.81.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 roku została podjęta jednogłośnie, czyli 15 głosów za. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowania Mieniem Gminy i Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała numer 14.61.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 roku została podjęta jednogłośnie, czyli 15 głosów za. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminy.
bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? I ja mam jedną. Bardzo proszę, pan radny Paweł Kalinowski. Panie przewodniczący, prośbę do przedstawicieli gminy, aby przedstawili głównie dla mieszkańców, o co chodzi w tym punkcie, bo nie poruszaliśmy go na forum, więc tylko w krótkich słowach, żeby wyjaśnić, o co chodzi dla gminy, tak? To jest proste. Przebudowa drogi powiatowej nr 102/2
Zagrodno u Niejowice, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Zagrodno wraz z budową oświetlenia ulicznego, a przed sesją nowy projekt tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie ma, ja zapytam się. A czy z powiatem jest takie porozumienie zawarte? Szanowni Państwo, Przewodniczący, nie. Na tym etapie porozumienie nie może być zawarte, bo uchwała jest nie podjęta. Jeżeli Państwo podejmiecie tę uchwałę, w treści uchwały jest w paragrafie 4, że jej wykonanie powierza się wójtowi. Treść porozumienia sama. Ja przygotowałem dwie uchwały, w których pracuję i powiecie mi u Państwa. Treść porozumienia jest również przeze mnie przygotowana, natomiast jest to tylko i wyłącznie obowiązek Pani Wójt do jego podpisania, a porozumienie, które się publikuje w dzienniku urzędowym, mniej więcej tylko ustala zasady wydatkowania środków. Wskazuje się, że to ma być zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, terminy rozliczenia i procentowy udział. Na początku Państwu mówiłem, że zmiana uchwały polega na zmianie zakresu, który został przyjęty początkowo. Zamiar był taki, że bierzemy całe zadanie. Potem po ustaleniach Pani Wójt, Pani Skarbnik z Panem Starostą okazało się, że możemy liczyć na pieniądze ze starostwa, o które wystąpi do funduszu. Ja nie nazwę to dobrze, być może Pani Skarbnik Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym ograniczyliśmy uchwałą tylko do opracowania dokumentacji i to będzie podstawą do zawarcia porozumienia, a dokumentacja wykonana będzie podstawą do pozyskania środków przez sobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytam się bez kozery, dlatego, bo tutaj było na wspólnym posiedzeniu komisji, ale jeszcze we wrześniu, Pani Naczelnik, zadałem to pytanie, czy mamy porozumienie zawarte z powiatem i z województwem, to Pani Naczelnik powiedziała kategorycznie, że takie bez obawy, takie porozumienia mamy zawarte. A teraz wychodzi na to, że dopiero będą zawarte porozumienia. Mogę jeszcze skończyć. 9 października byliśmy, no większość osób było na spotkaniu ze starostą struktury i starostwie powiatowym i tam przedstawiono plan inwestycyjny, czyli napraw budowy, czy tam budowy dróg do 2023 i nie było ujęte to zadanie tego chodnika. Więc ja zapytałem się, czy to czasami mi umkło, bo tu mieliśmy zapewnienie, że takie porozumienie już jest zawarte. Pan starosta, pan wicestarosta i przedstawiciel powiatowego zarządu dróg powiedział, że nic nie wiedzą o takim w ogóle porozumieniu, czy takich w ogóle rozmowach nie było. To było 9 października, a nam już było przedstawiono jeszcze we wrześniu, że takie porozumienie już jest zawarte. Dlatego chciałbym to wyjaśnić lub sprostować ten temat w ten sposób. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś... Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie... Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego należącego do powiatu złotolińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 2612D w miejscowości Zagrodno, gmina Zagrodno, działka numer 102/2
w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała numer 14.63.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 roku została podjęta jednogłośnie, 15 głosów za. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalania jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na rok 2019, a przed sesją nowy projekt tej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Gospodarowania Mieniem Gminy. Bardzo proszę, otwieram dyskusję lub zapytania do pana... Jest. Do pana kierownika Karkowskiego. Czy są? Czy pan kierownik chce w tym temacie? Nie. Dyskusja, czyli... Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad 15 radnych. Projekt uchwały ustalania jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na rok 2019 poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 14.64.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 roku została podjęta jednogłośnie, 15 głosów za. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowanie Mieniem Gminnym. Bardzo proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania do projektu uchwały. Dziękuję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno poddaję pod głosowanie. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 14.65.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 roku została podjęta jednogłośnie, 15 głosów za. Radni wraz z zawiadomieniami na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury Gminy, Planowania w dniu 16 października 2019 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Sportu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami, Gospodarowania Mieniem Gminnym.
Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam na sali obrad obecność 15 radnych. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zagrodno na 2019 rok poddaję pod głosowanie. Proszę o zdanie głosu. Proszę o oddanie głosu, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała numer 14.66.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 roku została podjęta jednogłośnie 15 za. Przechodzimy do 9 punktu porządku obrad, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Czy pani wójt na dzisiejszej sesji komuś coś chce odpowiedzieć? Czy... Bardzo dziękuję. Zamykam ten punkt. Wysoka Rado, wyczerpaliśmy punkt 9. Przechodzimy do porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji został wyłożony radnym do oglądu przed obradami. Czy są poprawki, uzupełnienia do tego protokołu? Jeżeli nie ma, zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu 13 sesji Rady Gminy Zagrodno. Stwierdzam na sali obecność 15 radnych. Proszę o oddanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Przedłużyć do skrzyżówki. Nie od...
ośrodka, tylko już jak będzie się robić, to już od krzyżówki do Dima. Coś takiego zapisać. Bo później się nawet nasz do osiedla zostanie. Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Kamienowski, stołeczny obwodnica Lisa. Panie przewodniczący, panie wójt, chciałem podziękować na wniosek sołtysa, czyli pani Ani. Prosiliśmy o zamontowanie dwóch lamp przy nowo powstałym planie zabaw. Te lampy są, świecą, także ręce pani wójt, bardzo dziękuję za pani naczelnik za pomoc, że te lampy się tam zalały. Dziękuję za też. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa, radni, sprawy różne. Nie ma? Państwo są gdzieś, bardzo proszę pani sołtys Anna Lisowska, Sołectwo Olszanica. Panie przewodniczący, panie wójt, wysoka rado, ja bym chciała prosić, jeżeli są jeszcze pracownicy interwencyjni, o wykoszenie placów zabaw w Olszanicy, bo przez większą część sezonu borykaliśmy się z tym sami. Prosiłam mieszkańców, młodzież, kto tylko żył, ten kościół, ja również. Także jeżeli by to było możliwe, no podejrzewam, że to już ostatni raz w tym roku zlecić o wykoszenie tych placów zabaw na osiedlu w Olszanicy i tutaj przy świetlicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani sołtys Sołecko-Grodziec, pani Michnej. A imię? Panie przewodniczący, wysoka rado, ja chciałam bardzo serdecznie ponowić prośbę o ustawienie lustra, bo mnie bardzo sąsiedzi proszą, bo tam jest u nas taki nieciekawy wyjazd, przy posesji 87. I to już dawno było zgłaszane, ale jakoś na razie cisza, więc chciałabym się przypomnieć. I jeszcze mam jedną prośbę, czy by można było służby z naszej gminy wysłać tam, no nie znam numeru, bo to jest rozwalony budynek. Jak się jedzie do PGR-u, jest taki rozjazd i na zamek. I tam mi zgłaszali panowie przejeżdżający, gdzieś tam jest taka droga gminna, gdzie ktoś z tych z PGR-u wycina tam ciągle jakieś drzewa i powala na drogę, nie można przejechać. Czy ktoś by to sprawdził po prostu, bo to się zdarzyło już ponoć nie pierwszy raz. Tam sobie sami uprzątnęli, a teraz znowu ktoś tam zciął to drzewo, bo to nie samo się zdarzyło. A wiem gdzie to. Jest? Jest Siedlenowe, wiem gdzie. No. Także ja bym bardzo prosiła, kto jest z służb z naszej gminy, żeby to sprawdził po prostu. Bardzo bym prosiła. I tak jakby już tak posili państwo tu w Olszanicy, też bym prosiła, żeby koło naszej sali też, bo też ciągle właśnie środkami, pan radny kosi inni, raz, żeby tam ktoś podjechał ten ostatni raz z kościół. Można by było prosić? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo są gdzieś sprawy różne. Bardzo proszę pani sołtys, Sołectwo Nadziechu, pani Anna Stępa. W tej chwili jest taka akcja podłączania szkół, światłowodów do szkół, prawda? I w związku z tym właśnie ostatnio mieszkańcy napływają takie informacje, że firma, która powie, powiedzmy przy posesji, zaznaczam, że to jest wzdłuż drogi powiatowej, w reguły to się ciągnie, są po prostu wyrzucane. Największy problem jest kostka granitowa, która tutaj jest pod asfaltu naszego, znaczy przy asfalcie, jest wyciągana na pobocze i to zostaje. Mieszkańcy mają problem, nie wiedzą, co z tym fantem zrobić. Czy mają to zabrać, czy ktoś przyjedzie, to uprzątnie, bo przyjdzie czas koszenia, no i żeby nie było problemu, tak? A dwa, to istnieje obawa, że być może zostanie naruszona w ogóle ta droga, sama nawierzchnia, że będzie osłabiona poprzez to, że ta kostka została w jakiś sposób powyciągana. Tutaj niedawno pan mi zgłaszał, że u niego przepust też został w jakiś sposób zasypany. Także ja mówiłam do pani naczelnik, ale chciałabym, żeby mieszkańcy wiedzieli, że problem jest poruszony, no bo wiele telefonów miałam, czy przyjeżdżali do mnie, ze skargami właśnie,
się tak odbywa troszeczkę nie tak, nie, jak powinno. Żeby ktoś na to zwrócił uwagę. To jest raz, a dwa, jak już pracownicy zakładu wyjadą, to bardzo proszę, jeszcze raz ponawiam prośbę o wycięcie zakrzewień na drodze na Polonię. One wychodzą na drogę i to też już chyba jakiś czas temu zgłaszałam. I jeszcze jedną mam prośbę, nie wiem czy to z pieniędzy sołeckich, czy jak w tej chwili będzie to załatwiane, tablica informacyjna na Polonię. Ponieważ tam jest tablica zrobiona z takiej dosłownie, z takiej płyty. Takerem, no nie sposób jest wbić, przybić ogłoszenie, także bardzo proszę o nową tablicę na Polonię. Dziękuję bardzo. No bardzo proszę, pan sołtys Czesław Zabło, Siedle, Zagrodno. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. Jeszcze jedno pytanie mam. To Panie Wójcie. W niedzielę na osiedlu rajd się odbywał. Nie wiem, kto to daje pozwolenia. Mieszkańcy po prostu nawet do mnie przychodzili, że strasznie się kurzyło. Czy to Pani Wójt pozwolenia daje, bo to tam pisze teren prywatny, czy to co? Nie jest teren Pani Wójt. Ale to nasi mieszkańcy są niezadowoleni, że takie rady się podą tam odbywać. Aha, przepraszam jeszcze, bo poszło do tych organizatorów na prośbę mieszkańców. Pytam, czy pozwolenia mam. Nie pytałem, kto dał pozwolenie czy coś, ale powiedzieli, że mają pozwolenie. Druga, że gdzieś tam sąsiadkę na lubińskiej telewizji, że coś oglądała i mówi, że bez żadnego pozwolenia, że oni tam mogą tak tam szumieć i kurzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo radni, czy Państwo są gdzieś? Nie ma. Szanowni Państwo, byliśmy 9 października na spotkaniu w starostwie powiatowym w Gorzowie i pan starosta nam przedstawiał problem szpitala. W związku z tym, że bardzo poprosiłem tutaj pana naszego radnego, dziękuję, że znalazł chwilę czasu. Wiemy, że jest członkiem zarządu powiatu i chciałbym, żeby pan radny nam przybliżył ten temat tego szpitala. Co, jak, kiedy? Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj mogę uczestniczyć w sesji gminy Zagrodno. Jestem mieszkańcem gminy, więc wszystko bardzo mnie to interesuje, co się dzieje. Pogłębią tu swoją wiedzę, bo mieszkańcy również do radnego, którego tam już przychodzą, dbają o pewne sprawy, związane. Były jasne dzisiaj ciekawy temat śmieci, drogi, chodniki, do której zaraz się postaram podnieść, ale zapytał pan przewodniczący o szpital. Tak, była ta sprawa poruszana, szpital powiatowy. Wszystkich nas martwi, wszystkich nas niepokoi. Spółka, która zarządzała szpitalem, praktycznie jest pan, była bankrutem. Była kwestia 2-3 miesięcy, kiedy ogłosił upadłość pewien tego szpitala, którego już nie było. Przy ogromnych staraniach pana starosty, wicestarosty zarządu, ale i rady powiatu udało się porozumieć ze spółką szpital powiatowy imienia Andrzeja Łańczyka. Wczoraj została podpisana umowa przekazania udziału spółki w 100% na rzecz powiatu złotowickiego. Od wczoraj właścicielem spółki jest powiat złotowicki. W dniu wczorajszym również odbyło się nadzwyczajnie ważne zgromadzenie wspólników, na którym został powołany członek zarządu, jednocześnie prezes zarządu spółki Szpital Powiatowy im. Andrzeja Łańczyka i jest nim pan Wiktor Król. Pan Wiktor Król, w dwóch zdaniach, przybliżę mi się, że będzie okazja poznać pana prezesa. Być może, że na której sesji pojawił się z panem starostą po to, żeby przybliżyć i
problematykę i osobę Tomka Króla, ale jest to człowiek, który przez 20 lat zajmował się problematyką służby zdrowia. Od 2003 roku był szefem szpitala w Kamiennej Górze. Do 2016 roku mniej więcej szpital w Kamiennej Górze został w takim stanie, w jakim znajduje się dziś szpital nasz cukoryjski. Po kilku latach szpital w Kamiennej Górze zaczął wykazywać zyski. Dzisiaj jest w świetnej kondycji, w świetnym stanie. Mamy nadzieję, że ten nasz cukoryjski szpital również z biegiem czasu będzie się rozwijał, że będzie nam tutaj funkcjonował, będziemy mogli korzystać, oby jak najpóźniej, z świadczonych usług w tym szpitalu. Natomiast to jest ta jedna sprawa, że szpital został przejęty. Druga sprawa jest taka, że szpital jest bardzo mocno zadłużony. Spółka na dzień 30 czerwca, która prowadziła szpital, wypracowała, śmieję się w cudzysłowie, stratę w kwocie 1 430 000. Przejmując do końca, do 30 czerwca, zakładamy, że ta strata może się pogłębić do końca roku na kwotę 2 000 000 zł. Przyjmując szpital, spółkę, przejęliśmy i to, co jest dobre, i to, co jest lecz. Plusy i minusy przejęliśmy również z tą stratą. I nie ukrywamy tego, że liczymy mocno, mam ogromną nadzieję, że gminy, które są na terenie powiatu cukoryjskiego, będą wyrażały chęć, wolę pomocy, współpracy, aby ten szpital wspólnie utrzymać. Mamy taką ogromną nadzieję. Ja dobrać tylko tyle, jeżeli pan pozwoli, że jak to się mówi, jak nie ma choroby, nie ma nieszczęścia, to każdy mówi, po co, na co, ile będziemy kładli. Ale jak przychodzi nieszczęście, choroba, ten pierwszy ten ratunek, który może uratować życie, no powiem Państwu, do Legnicy czy do Bolesławca, czy tam gdzieś do Jeleniej Góry, to czasami może być za późno. Ja jestem tego zdania, że powinny w jakichś kosztach uczestniczyć, w kosztach realnych mówimy, żeby ten szpital jakoś mógł zacząć funkcjonować. Tylko żeby to było, że jest szpital dla chorych, a nie chorych dla szpitala. Proszę Państwa, o tej pomocy na pewno będzie Panią Wójtko, z Panem Starosta, Wicestarosta. Na dzień dzisiejszy, żeby szpital mógł trwać, bo nie mówimy w dniu dzisiejszym o tym, żeby myśleć rozwojowo. Mówimy o tym, żeby go utrzymać. Żeby go po prostu utrzymać, jest te 2 000 000, które wspomniałem, jest niezbędne, żeby można było funkcjonować. Optymistyczne jest to, że w szpitalu są przywrócona opieka medyczna na wszystkich oddziałach, które są zakontraktowane w sieci z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ta strata też troszkę została wygenerowana dlatego, że te oddziały były poniekąd zawieszane, zamykane i ten kontrakt był uszczuplany, więc to spowodowało też tą stratę. Na dzień dzisiejszy wszystkie oddziały, które są zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia, przyjmują pacjentów, biorą pacjentów. Liczymy, że tak to pozostanie. Dziękuję bardzo. Zdajemy sobie sprawę, z czym się mierzymy. Bardzo proszę, pan Jan Kotylak, jakby ktoś miał jakieś pytania do pana radnego, bardzo proszę. Panie radny, szanowni państwo, zupełnie to nie będzie popularne, ale wydaje mi się, że na ten apel powiatu w sprawie udzielenia pomocy szpitalowi powinniśmy odpowiedzieć pozytywnie. Szpital jest standard powiatowy, ale on służy nam wszystkim. To jest coś podobnego jak droga Radzyków Karcówka, która była powiatowa, ale która służyła przede wszystkim nam. On służy nie tylko nam, nie tylko przede wszystkim nam, ale nam również. I jeżeli go nie będzie, to będzie utrudnienie dla wszystkich mieszkańców powiatu i dla nas również. A może nie tylko utrudnienie, ale wręcz zagrożenie. Ja wiem, czytam różne opinie na temat, jak to poprzedni zakon powiatu doprowadził do tego, do sytuacji kryzysowej, podpisał złą umowę i tak dalej, ale proszę Państwa, jak na to popatrzeć tak obiektywnie,
No, szpital jest ofiarą polityki państwa wobec służby zdrowia bardziej niż ofiarą niewłaściwych decyzji poprzedniego starosty czy poprzedniego zarządu powiatu. Tego typu placówki borykają się z problemami w całej Polsce i u nas też. Ja akurat byłem radnym pierwszej kadencji powiatu zatrojeńskiego. Pamiętam, jak powiat zatrojeński stał się organem założycielskim dla tego szpitala, a wtedy miał 2 miliony długów. On już wtedy był zaburzony. Oczywiście było oczekiwania, że gdzieś tam kiedyś w przeszłości te placówki były odburzane, więc może zostaną odburzone, nie zostały odburzone. Były zmiany zarządu powiatu, były różne pomysły, ale jeżeli zarządu szpitala były różne pomysły, raz to powinien być lekarz dyrektorem, drugi raz to powinien być ekonomista dyrektorem, byli lekarze, byli ekonomiści, ale jeżeli nie ma właściwej polityki wobec służby zdrowia, jeżeli ta służba zdrowia jest niedofinansowana, to żaden prezes, żaden zarząd, czy to jest lekarz, czy to jest ekonomista, czy inny jakiś specjalista, niczego nie zrobi. Ta spółka, która przejęła szpital, nie wiem, kilka lat temu, 2 czy 3 czy 4, też wydawała się w momencie, kiedy przejmowała, że to jest dobry ruch. Tak wyglądało. No niestety okazało się, że nie. I w tej chwili, kiedy powiat wziął na siebie ciężar przejęcia i utrzymania tego obiektu, to myślę, że wszystkie samorządy powiatu powinny partycypować w kosztach. Sami Państwo wiedzą, że czasami dają pieniądze dużo gorzej. Także jeżeli dojdzie do dyskusji i głosowania, nawet gdybyśmy udzielić takiej pomocy, czy nie, to z pewnością będę za to, żeby takiej pomocy udzielić. Chociaż zdaję się sprawę z tego, że to nie będzie popularne stanowisko. Odbieram pana z najpodstawy ściągłości. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę zapewnić, to na pewno pan burmistrz z autorii Robert Pawłowski zadeklarował pomoc. Powiedział, że on jest bardzo zainteresowany tym, żeby szpital utrzymać, żeby on funkcjonował, nie wyobraża sobie, żebyśmy my na powiecie, co to jest tu miasto, żeby ja nie miała słowa. Pan wójt, inny z autory, ja, pan Wyczyszyn, też odpowiedział, że nie. Z tego, co dzisiaj dowiedziałem się od wicestarosty Rafała Miary, wiem, że pani wójt też nie powiedziała nie, aczkolwiek nawet w udzielu takim dzisiaj przyjadł pan Andrzej Lampan, no, wręczył reportaż, udzielał wywiadu i wręcz powiedział, że tutaj gmina zagrożona również nam jakoś nie odpowiedziała, nieco nie znaczy pańska, że to było już widać, że gmina nam pomoże, ale my na to mocno liczymy. Dziękuję bardzo. Ja tylko na różnicę, jeżeli pan starosta powie, co z tym zrobię. Czy jeszcze ktoś z państwa tutaj do pana radnego powiatowego jakieś ma pytania czy uwagi? A teraz ja powiem z innej beczki. Tu niedawno mieliśmy takie spotkanie odnośnie powstania spółek i był dawany przykład jako spółka Grodziec. Ja wiem, pani teraz powiem, panie prezesie, ja wiem, że coś tam koło pana się kręciło, jakiś wywiad, jaki gdzieś pan był mianowany, czy jakiś tam. Powiedz pan coś o tym Grodzcu trochę. Pochwal się pan, co tam na tym Grodzcu było. I jakie pan dostał tam wyróżnienie, czy nie wyróżnienie? No. Mówimy o plebiscycie, tak? Tak, o plebiscycie. Tak, szanowni państwo. No dobrze, że to pan przewodniczący będzie, bo to nie jest dobrze, jak się człowiek sam chwali. Ale wyjaśnienia, żeby nie było, że przyjechałem przygotowany celowo. Prawda jest taka, że rozmawiałem z panią w poniedziałek, rozmawiałem z panią promocją Angeliką i dzisiaj prosiłam, żebym przyjechał zrobić zdjęcia. To umieści na stronie gminy Zagrodno, a powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że Gazeta Wrocławska ogłosiła z tego czasu plebiscyt na wielkie odkrywanie Dolnego Śląska, gdzie zamek Grodziec był zgłoszony jako niezwykłe miejsce i w tym plebiscycie zamek Grodziec w kategorii niezwykłe miejsce w powiecie polsko-sotoryjskim zajął pierwsze miejsce, natomiast w województwie zajął szóste miejsce oraz bądźcie w wartości 2000 zł na reklamę w gazecie. To jest jedna sprawa.
również moja skromna osoba została w tym plebiscycie zgłoszona jako kategorii Dolnośląska osobowość turystyki i w regionie legnickim zająłem pierwsze miejsce. Natomiast w województwie zająłem trzecie miejsce. Wszystkim, którzy na mnie oddali głosy, serdecznie dziękuję, ale na mnie również i na Zamek Grodziec. Panie prezesie, ten... Ale może powiem tak, ale może przede wszystkim na Zamek Grodziec, bo to, że zostałem nagrodzony, to przecież jest zasługa tego miejsca, bo tam pracuję, tam działam i tam staram robić się wszystko, żeby Zamek Grodziec był dobrze postrzegany w powiecie, w województwie, w Polsce, ale i nie tylko, ja myślę, że tak jest, żeby wszyscy wiedzieli, że Zamek Grodziec jest położony w gminie Zagrodno, a nie w gminie Pierczyłka, panie Wójcie, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Taki moi wyjaśnień, bardzo się cieszę, bo to jest drugie takie zaszczytne wyróżnienie, bo ubiegłego roku tutaj nasza pani radna Danuta Kunia, piąte sąsia. Powiecie pierwsze. A ogólnie... Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś ma jakieś... Powiem Państwu tak, tutaj Pani Przewodnicząca zaraz przeczyta jedno pismo, które wpłynęło do wiadomości Rady Gminy. Dlaczego? Bo ono wpłynęło wczoraj, także tutaj, jeżeli można, to Pani Przewodnicząca przeczyta. Nawiązanie do e-maila od pani skarbnik Anny Rybarczyk z dnia 22 października 2019 roku skierowanego do Głównego Księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodzie z prośbą o sporządzenie list wynagrodzeń z tytułu przyznawanych przez wójta gminy Zagrodno nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W celu przekazania środków finansowych wnoszę o przekazanie przez panią wójt oficjalnej pisemnej informacji w temacie przyznania nagród, to jest dla kogo i w jakiej wysokości nagrody zostały przyznane. Ponadto pragnę zauważyć, że sporządzenie list wynagrodzeń będzie możliwe dopiero po przekazaniu przez wójta gminy Zagrodno powyższych informacji. Podpisano. Panie dyrektor. W związku z tym, że wpłynęło wczoraj, żeby radni wiedzieli o tym temacie, jak tam się poruszy. Teraz tak, szanowni Państwo, zanim zamknę sesję, radni proszę o pozostanie po sesji radni, wszyscy radni. Dziękuję bardzo, zamykam 14. sesję Rady Gminy Zagrodno.